smakkujaw.pl, włoskie ciasteczka po kujawsku. Upiekę dzisiaj smaczne ciasteczka według receptury włoskiej, ale z akcentem kujawskim. Tym akcentem będą śliwki, a jak wiemy, śliwki są bardzo na Kujawach popularne. Będziemy potrzebowali 4 jajka, 0,5 kg mąki. Mamy tutaj mąkę wrocławską, ale mąkę wrocławską produkowano przez zakłady w Kruszwicy. Będzie potrzebna również łyżeczka proszku do pieczenia. Mamy proszek produkowany przez Cykorię SA, a zatem zakład, który też mieści się w regionie kujawskim. Wykorzystamy również sporą łyżkę masła. Mamy tutaj masło śmietankowe z Inowrocławia. Będziemy potrzebowali również taką niepełną szklankę cukru. My akurat mamy cukier trzcinowy, cukier brązowy, ale jeśli nie macie, możecie użyć cukru białego. Nasze ciastka wzbogacimy wspomnianymi już śliwkami. Mamy tutaj opakowanie 200-gramowe, wykorzystamy całe. I również, żeby było bardziej światowo, dodamy jeszcze biurki kokosowe. Zużyjemy połowę tego opakowania, czyli 100 gram. Zabieram się do pracy. Najpierw ubijam całe jajka z cukrem, ale najpierw same jajka, czyli robię taki tradycyjny kogel-mogel. Nasze jajko ubijałam około 2-3 minut. One już lekko zmieniły kolor i teraz będę dodawała porcjami cukier i jeszcze miksowała tak około kolejnych 3 minut. Jajka już mamy ubite w sposób właściwy. Widzicie, że one zmieniły nieco kolor, ale to dzięki temu, że cukier jest brązowy. Jak cukier będzie biały, to one będą o dużo jaśniejsze. Śliwki dzielę na mniejsze części, tak mniej więcej na 4 kawałeczki. O, kończę już i zaraz zacznę wyrabiać ciasto. Przekładam jajko ubite z cukrem do makutry. Dodaję teraz mąkę. Odmierzone mam tutaj 0,5 kg. Dodaję łyżeczkę proszku do pieczenia. Jeszcze odrobinkę. O. I tak mniej więcej łyżkę dużo masła. Wrzucam śliwki i pół opakowania biurków kokosowych. O, akurat wszystko wstępnie przemieszam i zaraz zacznę wyrabiać ciasto rękoma. Ciasto wyrabiam rękoma. Jeszcze tak około 2-3 minutek. Nasze ciasto przepięknie pachnie biurkami kokosowymi. Jak wyrobię ciasto, zacznę z niego formować 4 wałeczki. Ciasto mam już wyrobione, składniki wszystkie są połączone. Za moment posmaruję blachę tłuszczem i, tak jak powiedziałam wcześniej, uformuję najpierw takie 4 podłużne wałki. Ciasto dzielę na 4 części. Tak mniej więcej. I teraz uformuję, tak jak powiedziałam, wałeczek. I to będzie pieczenie wstępne. Przy niskiej temperaturze, około 120 stopni, będziemy to ciasto piekli tak od 30 do 40 minut. O, taki mniej więcej wałeczek i przekładamy na blaszkę i robimy kolejny. Pamiętajmy, żeby zachować odstępy, ponieważ ciasto nam odrobinę wyrośnie. I mamy już ostatni, przekładamy i tak jak powiedziałam, do nagrzanego piekarnika do 120 stopni i będziemy piekli od 30 do 40 minut. Piekarnik mamy nagrzany,
Temperatura 120 stopni, środkowa półka, górna, dolna grzałka włączona. 30-40 minut. To jest pieczenie wstępne. W zasadzie przy tak niskiej temperaturze jest to podsuszenie ciasta. Ciasto mamy już wstępnie podpieczone. Rozchodzi się naprawdę cudowny zapach, głównie od kokosa. Teraz pozostawię kilka minut, żeby przestygło i pokroję w takie kromeczki i będę piekła kolejne 15 minut, ale już przy temperaturze 200 stopni. To będzie właściwe pieczenie. Teraz to było podsuszenie ciasta. Poznacie, że ciasto jest właściwie podpieczone. O, one powinno być takie elastyczne. Dopiero po upieczeniu już wtórnym będzie właściwe. Ciasto nam przystygło. Ja kroję na takie, można powiedzieć, kromeczki. I będę jeszcze podpiekała tak około 15 minut, jak uzyska taki złoto-brązowy kolor. Ciasteczka mam już przełożone i teraz wkładam do piekarnika, ale nagrzanego już do 200 stopni i będę je piekła około 15 minut. Powiedziałam, nasze ciasteczka piekły się jeszcze 15 minut. Kolor mają złotowo-brązowy, a więc są upieczone tak, jak być powinny. Pyszne ciasteczka są już gotowe. Co prawda trwało to troszeczkę czasu, bo najpierw przygotowanie, później wstępne pieczenie, później drugie pieczenie, ale zapewniam, że są naprawdę rewelacyjnie. Może nie wyglądają aż tak pięknie jak na przykład ambrozja truskawkowa, ale w smaku są naprawdę fantastyczne. Są to moje ulubione ciastka moich bliskich i przyjaciół. Powiem szczerze, że piekę je z różnymi dodatkami i zawsze naprawdę wychodzą rewelacyjnie. Piekłam je z suszonymi morelami, z żurawiną. Tradycyjny przepis to są z migdałami prażonymi wcześniej. Piekłam je z rodzynkami. Zawsze smakują rewelacyjnie, zawsze są doskonałe. Ich zaletą jest to, że one potrafią kilka dni być naprawdę bardzo dobre, smaczne. Nic złego z tymi ciastkami się nie dzieje, ale zapewniam, że na pewno kilku dni to one nie doczekają, bo są naprawdę fantastyczne. Pachną rewelacyjnie właśnie między innymi dzięki zawartości dodanego dzisiaj kokosa. A zatem gorąco ciasteczka polecam i życzę smacznego.